witam wszystkich ponownie. Kontynuacja tematu cechy spedytora, a właściwie umiejętności bardziej spedytora, co powinien spedytor umieć. Powinien. No niekoniecznie tam powinien, może się okazać, że będziemy pracować na stanowisku spedytora i nigdy w życiu nie będziemy potrzebowali tego, o czym mówię, bo też tak może być. Różnie to bywa. Te stanowiska są łączone często. Mamy wpisane na umowie o pracę spedytora, robimy rzeczy, które ze spedytorem czasami nie mają zbyt wiele wspólnego. W pierwszym materiale bodajże wspomniałem o znajomości czasu pracy, znajomości sprzętu. Z tego co pamiętam, kolejnymi rzeczami, którymi powinien się cechować spedytor, umiejętnościami, to topografia terenu. Bardzo istotna rzecz, która może nam pomóc, może się przydać w codziennej pracy, w szczególności terenu, na którym działamy. Ja nie mówię tam, że trzeba znać odległości, wysokości nad poziomem morza i tak dalej, nie. Chodzi o odległości pomiędzy miastami, na terenie, na którym działamy, w szczególności. Mniej więcej trzeba znać te podstawowe miasta, gdzie one się znajdują, jaka dzieli je odległość. Ja na przykład pracuję w transporcie krajowym, jako spedytor krajowy, i powiem szczerze, że takie miasto jak Kluczbork na przykład, czy Sierpc, czy Sieradz, czy nie wiem, Bydgoszcz, nie, Bydgoszcz to wiedziałem gdzie jest, ale miasta, o których powiedziałem wcześniej, no naprawdę nie wiedziałem gdzie są. Wiedziałem, że są takie miasta w Polsce, ale nie wiedziałem gdzie są. Uczyłem się dopiero tego wszystkiego i to pomaga, i to bardzo. W szczególności dobrze jest znać kody pocztowe, rozmieszczenie kodów pocztowych. O tyle, o ile w Polsce przykładowo to jest łatwe, ponieważ zaczyna się od jedynki, z góry dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka i tak zakręca to do środka, jest 0 w Warszawie, 9 w Łodzi i tak dalej. Także to jest dosyć łatwe do zapamiętania, podobnie jest w Niemczech. Jakaś ta chronologia, jakaś ta systematyka jest. O tyle we Francji przykładowo mamy 96 departamentów, to tam jest to rozmieszczone moim zdaniem zupełnie bez żadnego porządku. Po prostu, nie wiem, no na pewno ktoś, kto tam działa na co dzień, to kojarzy, że tam jedynka jest na dole, gdzieś tam 13, gdzieś tam w okolicach Marsylii, 7 bardziej u góry, 7-1, bo tam gdzieś coś pamiętam, kojarzę. Aczkolwiek pomaga to niezwykle, dajmy na to, mamy ładunek na giełdzie, trafia się, czy to nawet nie na giełdzie, po prostu mamy ładunek do rozdysponowania i z kodu przykładowo 7-4 w Polsce, dajmy na to, do kodu 1-6. No i to jest od razu już spedytor, który ma taką znajomość, już wie, że to jest mniej więcej kilkaset kilometrów, że to jest kawałek, nie? To pomaga niezwykle, kupujemy ładunek na giełdzie, trafia się ładunek, gdzie jest tak zwana posucha pustynia. Nie ma żadnych ładunków, jak się trafia na giełdzie taki ładunek, on znika w przeciągu paru sekund dosłownie. To jak zanim sobie tam wbijemy coś w Google, jakieś mapy, jak sobie zanim sobie coś tam policzymy, to już go dawno nie ma, także kto jest prędki, to ma łatwiej. Topografia terenu istotna, pomaga w codziennej pracy. Kolejna rzecz to znajomość zakazów. Ja nie mówię, że trzeba znać wszystkie zakazy, gdzie, że 20 tam któregoś września jest zakaz gdzieś tam, nie?
I od tej godziny. Nie. Są strony internetowe, które pomagają w zdobyciu takiej wiedzy, pomagają, można się podeprzeć w każdej chwili, wystarczy sobie otworzyć taką stronę, popatrzeć, ale trzeba mieć po prostu świadomość, że zakazy są i mniej więcej kojarzyć. Dajmy na to przykład we Francji, trzeba, jak ktoś działa na Francji, no to trzeba kojarzyć, że tam gdzieś w zimie pojawi się zakaz w Alpach, w tym regionie Rude Alp, czy jak to się nazywa, tam na wschód od Lyonu w każdym bądź razie. No i trzeba kojarzyć, że taki zakaz się pojawia tam. Nie trzeba wiedzieć, w którą dokładnie to sobotę jest i tak dalej, że od której godziny do której. Ale żeś se stanął, chłopie, na zakręcie jeszcze na górce. Dobra, może masz taką pilną potrzebę. Pojawi się na przykład we Francji zakaz w sobotę, jak i w Niemczech. No i trzeba mniej więcej kojarzyć. Nie mówię, że trzeba spamiętywać wszystko, bo na przykład w Austrii mamy mnóstwo lokalnych zakazów. I weź to, spamiętaj wszystko. Kiedyś chciałem stworzyć jakąś mapkę zakazów w Austrii. Nie ma szans, tam masakra. Inny kraj zupełnie rządzi się swoimi prawami. Trzeba mniej więcej właśnie kojarzyć zakazy na terenie, na którym działamy. Chyba że działamy na przykład w Anglii, no to tam zakazów nie ma, nie? Zakazy są, istnieją i można z nimi żyć, naprawdę. Można z nimi żyć, da się normalnie wszystko planować. Tutaj gdzieś ktoś pauzę zrobi, tutaj podjedzie 4 godziny. Da się, da się. Kolejna rzecz to znajomość mniej więcej sprzętu komputerowego. Trzeba mniej więcej dobrze się czuć przed komputerem, po prostu. Spędzenie 8 godzin przed komputerem nie powinno być dla nikogo wyzwaniem. Jeśli ktoś chce być spedytorem, będziemy dostawać jakieś tam, dostaniemy jakiś tam login do platformy klienta. Klienci bardzo często, w szczególności te duże firmy, mają swoje platformy, na których po prostu pojawiają się te oferty. No i dostaniemy login, trzeba się w tym jakoś w miarę czuć, ogarniać to. Trzeba ogarniać te giełdy transportowe i tak dalej. Prędzej czy później na 100% przy pracy biurowej, już nie mówię o spedytorze nawet, jakiejkolwiek pracy biurowej, pojawi się Excel. Program, który jest niezbędny, można powiedzieć, do stworzenia jakiejkolwiek tam tabeli, do stworzenia jakiegoś arkuszu kalkulacyjnego, po prostu do ogarnięcia tych wszystkich danych. Przyjdzie kiedyś mail z Excelem, będziemy musieli otworzyć plik, posortować sobie dane, pofiltrować. No i podstawowa taka znajomość Excela jednak by się przydała. To już dla naszej po prostu wygody nawet. Stworzenie takiego pliku pozwoli nam zapanować nad tym wszystkim. Stworzenie jakiegoś tam rozliczenia. Także prędzej czy później to się pojawi, taki temat, i wydaje mi się, że dobrze by było taką podstawową znajomość Excela znać. A jakieś tam Wordy czy PowerPointy, to chyba że ktoś się zajmuje PowerPoint, na przykład jeśli ktoś się zajmuje promocją w firmie przy okazji albo coś takiego, no to może mu się coś przydać, ale Worda nie użyłem chyba ani raz. Może tam gdzieś, no nie, raczej niepotrzebne. Obsługa urządzeń, skaner czy drukarka, to jest, wystarczy, że jedną gdzieś tam zatrybimy i te symbole są podobne i bez problemu z resztą sobie poradzimy, to nie jest aż takie istotne. Dobra, może na koniec takie frazesy typu
odporność na stres. Jednak praca jest stresująca. Dużo się dzieje. Podzielność uwagi istotna. Ja na przykład sobie zapisuję większość rzeczy na kartce, mam problemy z zapamiętywaniem. Dzwoni mi na przykład kierowca, jak zostaję sam na zmianie, i dzwoni mi kierowca, odbieram telefon, zgłaszam jakiś problem, odkładam telefon i dostaję 5 wiadomości, że 5 kierowców się chciało do mnie dodzwonić. Nie zdążę nawet nic zrobić, a już mam kolejny telefon i kolejny, i kolejny, i kolejny. Tak się zdarza. Nie ma szans. Nie spamiętałbym tego. Dlatego zapamiętuję to wszystko, zapisuję to wszystko na kartkach, na kartce. Podzielność uwagi wskazana. Kolejna rzecz. To już cecha bardziej, a nie umiejętność. W poprzednim odcinku pojawił się w komentarzu tekst, że spedytor musi mieć dobrą barierę. Coś w tym jest. Ja nie mówię, że spedytor musi mieć dobrą barierę, ale no musi sobie radzić. Musi sobie radzić. Powiem szczerze, że jeśli nie mamy pewności siebie takiej, jeśli nie mamy pewności tego, co mówimy, no to kierowcy bardzo szybko to wyczują. No i tak, że tak powiem, mogą nam wleźć na głowę. Dlatego właśnie. No wiecie. Trzeba sobie radzić, po prostu trzeba sobie radzić. No i nie dawać się. To byłoby chyba tyle z takich podstawowych rzeczy, umiejętności, cech spedytora. Ja nie mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, że to wszystko trzeba wiedzieć. Nikt nie jest omnibusem, nikt się nie urodził od razu mądry, nie wiadomo jaki. Każdy się tego uczył. Ja połowy z tych rzeczy, przynajmniej połowy, nie umiałem. Nauczyłem się. Także wiedza do zdobycia dla tych, którzy jej nie posiadają. I nie ma czym się przejmować. Sporo z tego można się samemu nauczyć, jak choćby Excel. Także wszystkim życzę udanej pracy, kierowcom szerokiej drogi, a spedytorom, no co spedytorom można życzyć? Przecież oni nic nie robią. Oni siedzą w biurze i się tylko patrzą. Oni tylko robią tak, żeby kierowca odstał na rozładunku 5 godzin i się cieszą. Robią te zakłady w biurze, które kierowca dłużej postoi na rozładunku. Tak jest. Dokładnie. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej. I'm gonna go get it tonight.